Siemka, z tej strony Prosout i witam was w podsumowaniu do Kingdom Hearts 358 łamane na 2 dni. Tutaj w tym odcinku właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje, będę podsumowywał cały ten 3-godzinny film. Był on, nie powiem, naprawdę długi, bo właśnie tutaj widać po długości odcinka, trwał on 3 godziny. Niż od mojego gadania, no to może, nie wiem, 2 godziny 55 dni, licząc napisy jeszcze. No ale jak to był taki w sumie film pełnometrażowy, tylko że no wiadomo, oryginalnie ta gra wyszła na Nintendo DS-a, więc na Nintendo DS-ie są jakieś tam, rzeczywiście można zagrać w te misje, o których się mówi w trakcie czytania tego wszystkiego, co się tam dzieje. No, ale podsumowując, jak już prawdopodobnie mówiłem na początku, ale najwyżej się powtórzę, że właśnie Kingdom Hearts 358 łamane na 2 dni jest to właśnie historia Roxasa, który jest żaden to jest oczywiście członek tajemniczej organizacji. Właśnie powiem wam, że z tą nazwą naprawdę głowiłem się czasami nawet parę godzin, jak ja mam to nazwać, bo wiecie, nobody to mogę po prostu dać, że nikt, ale jak już dochodzi do liczby mnogiej, nobodies, no to jest już troszeczkę problem, bo tak troszeczkę ciężko w języku polskim nazwać kogoś... Znaczy, w sumie to trochę dziwnie nazwać kogoś niktosiem, niktosie, albo niktowie. Niektórzy odmieniali to przez przypadki tak niktowie. Nie, to jest bez sensu, więc stwierdziłem, że dam nazwę żaden. ChatGPT mi dokładnie chyba to napisał, opisał jako... Czekajcie, jak on mi to opisał? Znaczy, jak on mi to nazwał? Nienależący? No to już w ogóle było takie od czapy strasznie. No ale mniejsza. Razem ze swoimi przyjaciółmi oczywiście Roxas próbują we trójkę zrozumieć sens swojego istnienia w świecie. Oczywiście tą dwójką przyjaciół Roxasa jest oczywiście Axel Shion. No i oczywiście próbują zrozumieć sens swojego istnienia w świecie, który wydaje się być nieustannie zdominowany przez walkę między światami oraz inne te intrygi Organizacji 13. Jeśli chodzi o samych członków organizacji, to oczywiście można było parę ich skojarzyć. Jednak było bardzo dużo nowych twarzy. Nową twarzą tutaj był między innymi Sigbar, Xaldin. Z Vexena to pokonaliśmy w Rechain of Memories. On tam się pojawił tylko na początku tego 358 łamane na 2 dni. Wiadomo, później został pokonany przez Sorę. Lexeus był piątym członkiem organizacji i on właśnie też był w Rechain of Memories, ale w kampanii Riku mogliśmy z nim tylko walczyć. Ta sama sytuacja jest z Zexionem, też tylko mogliśmy się z nim zmierzyć jako Riku. I tutaj właśnie siódmy członek organizacji jest kolejnym takim członkiem, o którym nawet nie słyszeliśmy. Jest to Sykes. Jest to w sumie taki drugi wóz organizacji, ale to zaraz wam dokładnie też opowiem o tych członkach organizacji, bo to też jest naprawdę ciekawy temat. I jest takie, że tak powiem, drugie dno tych członków organizacji, ale to zaraz do tego przejdę. Dziewiątym jest oczywiście też Demyx, którego też nie mieliśmy, ani nie słyszeliśmy o nim. I również Luxord. Czekajcie, Luxord. Tak, Luxorda też nie mieliśmy w poprzednich częściach. To też jest nowa postać, którą widzimy dopiero tutaj. Marluxia, tak naprawdę też on był tylko na początku, tam w tych takich dialogach, że wiecie, były takie slajdy śmieszne. I właśnie te takie opisy, które się pokazywały,
To wtedy, w tamtym momencie, był już po prostu moment gameplayu i oni to zastąpili czymś takim. Ale no nie powiem, ja jak oglądałem to Kingdom Hearts 358 łamane na 2 dni na DS-a, to ja prawie usnąłem. Powiem wam szczerze, że nie jest to zbyt ciekawa produkcja, dlatego wątpię, żebym wam ją pokazał oryginalnie na Nintendo DS-a. Wydaje mi się, że raczej byłaby taka możliwość, ale to już jeśli naprawdę będziecie chcieli, to oczywiście możecie się odezwać w komentarzu. Jak będzie duże poparcie, to na pewno przemyślę tą propozycję przed nagraniem jeszcze Kingdom Hearts 2. Wracając, 11 właśnie członkiem jest Marluxia, którego też pokonaliśmy. Był on ostatnim bossem dla Sory. 12 członkinią była Larexin. No z tą szmatą to żeśmy chyba z 50 razy walczyli. No i 13 jest oczywiście Roxas, a 14 była Shion. Tylko że ta 14 była, że tak powiem, fałszywa dla Shion, ponieważ no była ona jednym wielkim eksperymentem organizacji. Ale wracając jeszcze do akcji gry, tak przypominając, że akcja gry rozgrywa się równolegle do wydarzeń z gry Kingdom Hearts Rechain of Memories. Znaczy, przepraszam, po, nie wiem czy powiedziałem przed czy po, ale chodziło mi, że po Kingdom Hearts Rechain of Memories i przed Kingdom Hearts 2 Final Mixie. No, czyli przechodzę to po prostu chronologicznie według fabuły. No i w sumie tak jak też wychodziło. I tutaj właśnie Roxas odkrywa, że jest on częścią pamięci Sory, czyli głównego bohatera serii Kingdom Hearts, a jego losy są ściśle powiązane z wydarzeniami, które doprowadziły do podziału serca Sory. No i oczywiście gra, czy tam film, gra, no whatever, jak chcecie to nazywać, ja to nazywam filmem. Ta wersja na PS4 można uznać ją za film, jeden wielki. Tak naprawdę nie ma żadnych gameplayów, ani nic. Gdy właśnie nasz główny bohater Sora traci swoje serce, aby uwolnić serce Kairi, swojej najlepszej przyjaciółki. Jednakże zamiast powrócić do swojego ciała, Sora zostaje odłączony od swojego serca, które dzieli się na dwie nowe istoty, czyli właśnie Roxasa oraz Shion. Roxas jako nowonarodzony żaden zostaje podbójcą organizacji 13 i w sumie to bardziej bym powiedział, że jego członkiem po prostu. I jest to oczywiście, jeśli chodzi o samą organizację, to jest oczywiście grupa niezwykłych istot, która posiada serca, ale jest ona pozbawiona ciała. Ale oni sobie tak gadają, że oni niby nie mają serc i w ogóle, no ale w rzeczywistości jest inaczej, żeby, że tak powiem, zakłamać tą prawdę. No i oczywiście Roxas zostaje włączony do organizacji 13 jako numer 13. No i zaczyna służyć jako wojownik, to już mówiłem. Jego towarzysze Axel i Shion stają się jego, podczas jego 358 dni, najlepszymi przyjaciółmi. I w miarę oczywiście przebiegu dni Roxas wykonuje misję dla organizacji. Zaczyna dostrzegać szereg tajemnic związanych z naturą swojej istoty, jak również prawdę o swoim pochodzeniu. W miarę oczywiście też Roxas poznaje swoją rolę w wielkiej grze między światami. Musi się oczywiście też zmierzać z coraz większymi wyzwaniami. Z dnia na dzień go zwiedza coraz to bardziej nowe światy. To było widać, że też był w Neverlandzie, w świecie Tarzana chyba? Nie, przepraszam, w świecie Aladdina. Nie wiem, czemu oni w ogóle w Rechain of Memories w ogóle nie nawiązali do świata Tarzana, ale to już nie moja działka. Ja się tym nie interesuję. No i oczywiście pojawiają się także właśnie trudności w tej przyjaźni, czyli trudne momenty związane z przyjaźnią między Roxasem
Ashion, ale również między Roxasem a Axelem. Po tym, co on później robił w temacie Ashion, widać, że Axel jest rozdarty. Był rozdarty przez cały ten czas w tym jednym wielkim trójkącie przyjaźni, że tak powiem. Ja to mogę nazwać trójkątem przyjaźni, bo tak to trochę wyglądało. No ale co? Oczywiście, jeśli chodzi o samą Shion, to już chyba mówiłem, że podobnie jak Roxas jest istotą posiadającą serce i jest żywym eksperymentem organizacji. W miarę jak Roxas i Shion spędzają więcej czasu razem, ich przyjaźń wzmacnia się. Jednakże, gdy Shion zaczyna odkrywać swoją własną tożsamość i początki, staje się jasne, że jej istnienie jest zagrożeniem dla planów Organizacji 13. No i Roxas oczywiście musi zmierzyć się z coraz większymi konfliktami wewnętrznymi. To tak jak wam już mówiłem wcześniej, to rozdarcie Roxasa było bardzo... można było odczuć. Nie to, że nie znał swojej przeszłości, nie wiedział, kim był przed dołączeniem do organizacji nawet. Poznał no naprawdę jedna z takich najbardziej sympatyczniejszych osób. I nie wiedział, czy kierować się swoim przeznaczeniem, czy kierować się przyjaźnią. No ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Shion się poświęciła, żeby Roxas nie musiał tego robić, bo to w sumie Shion miała ostatecznie zostać tą członkinią organizacji po przyjmowaniu tych wszystkich mocy od Roxasa, bo tam wam wspominałem też podczas czytania mojego wielkiego lektorskiego, możecie mi napisać w sumie, jak ostatecznie wyszło. Ja jakoś nie wiem, nie mogę słuchać swojego głosu, tak mi bardzo ciężko ocenić. Nie lubię swojego głosu, o to chodzi. Ale chyba nie jestem jedyną osobą, która tak ma. No i właśnie jak Shion już zaczęła pozyskiwać więcej tych mocy od Roxasa, gdy on tak naprawdę nie wiedział, dlaczego on traci te wszystkie swoje moce, czemu czuje się tak słabo, a z Shion jest wszystko dobrze. No i ostatecznie Shion, jak już poznaje prawdę o tym, że to ona jest tym czynnikiem, który pochłania te moce od Roxasa, no to ostatecznie się po prostu poświęca. Specjalnie dla Roxasa, żeby on nie musiał tego robić. Bo nie znał całej prawdy. A no nie chciała pewnie mówić, bo jakby pewnie powiedziała prawdę, to byłoby na odwrót, że to Roxas chciałby ratować Shion. Mimo, że to on w sumie cały czas dla niej coś robił. Więc no. I właśnie ostatecznie Shion ujawnia prawdę Roxasowi, że została stworzona z części wspomnień Sory, aby pomóc mu w odzyskaniu jego serca. Jeśli chodzi o samą postać Namine, pojawia się ona głównie w kontekście wspomnień i wspomnień Sory, które mogą wpływać na emocje i decyzje Roxasa, ale nie ma ona znaczącego wpływu na wydarzenia w grze. Chociaż no, nie powiedziałbym, bo ona jedynie dąży do tego, żeby Sorze przewróciły się wszystkie wspomnienia. No i oczywiście, tak jak wam mówiłem, Shion tutaj później podejmuje decyzję, aby się poświęcić, aby zapewnić powrót serca Sory. Jej śmierć oczywiście też wywołuje konflikt emocjonalny u Roxasa i Axela, którzy muszą zmierzyć się z konsekwencjami jej poświęcenia. No i właśnie ostatecznie Roxas staje przed wyborem między lojalnością wobec organizacji, a poszukiwaniem swojej własnej tożsamości oraz szczęścia. No i ostatecznie kończy się tą walką z Riku, czyli tak naprawdę Ansemem, jakby nie patrzeć. Bo podczas tej finałowej walki zdjął Riku swoją przepaskę z głowy. Przepaskę na oczy, przepraszam. No ale z głowy, no. Miał ją na głowie oczywiście, wiadomo. I zmienił się w Ansema,
który no praktycznie jednym ciosem pokonał Roxasa. Praktycznie go uśpił, jakby nie patrzeć. No i później Roxas wraca do swojego życia sprzed roku. A jeśli chodzi o samego Deeza, to jest ciekawe, bo w grze Kingdom Hearts 358/2 rola Deeza nie jest bezpośrednio związana z wydarzeniami głównej fabuły. Deez pojawia się głównie właśnie w tych retrospekcjach i tych sekwencjach, które mają związek z wydarzeniami z poprzednich gier serii Kingdom Hearts, czyli właśnie tych, mówię o tych konkretnie tych nowych. Bo pierwszy raz zobaczyliśmy Deeza. Kurczę, nie pamiętam, czy to było już od razu na kampanii Sory, czy na kampanii Rigu dopiero on się pokazał. Wydaje mi się, że Deez chyba dopiero się pokazał w kampanii Rigu. Ale jeśli się pomyliłem i ktoś wie, to możecie mnie oczywiście poprawić, bo mogę się mylić. No i ogólnie właśnie Deez jest przedstawiany jako ta tajemnicza postać w długim płaszczu, ale zauważcie na jego oko, jakiego ono jest koloru, a później przyjrzyjcie się oczom Ansema. Wydaje mi się, że Deez jest taką bardziej człowieczą wersją Ansema. No i Ansem oczywiście jest pewnie żadnym. Znaczy, no na pewno jest żadnym. No, nieraz o tym mogliśmy usłyszeć w sumie. No ale głównie o to właśnie się rozchodzi. Że Deez prawdopodobnie jest jakimś odpowiednikiem Ansema, takim dobrym odpowiednikiem Ansema. Tylko właśnie dlaczego on nie chce się ujawnić ani nic, ani w ogóle o tym powiedzieć, nie mam pojęcia. To są też moje domysły, ale no to raczej nie jest przypadkiem. Zwłaszcza, że Deez jeszcze podchodzi do tego Riku, który zmienił się przed chwilą w Ansema i zaczyna z nim gadać, nie? To jest troszeczkę tak Jezus. Ale no co, oczywiście Deez, mogę tak troszeczkę zaspoilerować, będzie mentorem głównym takim Sory, Riku oraz Kairi. No i oczywiście jego prawdziwa tożsamość jako Ansema staje się jasna w miarę jak fabuła serii będzie się rozwijać. Jednakże w 358/2 nie widzieliśmy jakoś często tego Deeza. No i pojawia się głównie w tle, przypominając o jego związku z głównymi wydarzeniami i postaciami w grze. Jego rola w grze polega głównie na rzuceniu światła na pewne aspekty historii poprzez retrospekcje oraz dialogi. Jednak bezpośredni wpływ na bieżące wydarzenia w grze jest ograniczony, tak bardziej bym powiedział. No i oczywiście Deez pełni rolę takiego tajemniczego manipulatora, który działa kierując się własnymi celami i planami wobec Królestwa Serc. No i wobec kluczowych postaci, czyli takich jak Sora, Riku i tym podobne. Ogólnie też ciekawe, nie wiem, czy ktoś to zauważył, jak Sykes, już nie pamiętam dokładnie, w którym dniu to było, ale zwrócił się do Axela jako Lea. Ja na pewno miałem takie, Lea to jest jakiś wyraz po angielsku, o którym ja jeszcze nie słyszałem, czy to może jest jakieś imię. I ostatecznie okazało się, że to jest prawdziwe imię Axela. To odkryłem robiąc taki lekki research, żeby zrobić sobie to podsumowanie do Kingdom Hearts. No i na to się natknąłem. Okazuje się, że Axel nie jest jedyną osobą, która miała jakąś taką inną przeszłość. Nie wiem dokładnie, na czym polegała przeszłość Axela. Tego nie wyczytałem, tego sobie nie zaspoilerowałem, żeby nie było. No ale jeśli chodzi o Xemnasa, no to jego prawdziwe imię to jest Xenahort. Jego ludzka forma.
ma takie prawdziwe imię. Zanim stworzył organizację, no to nazywał się Xenahort. Jeśli chodzi o Xigbara, to jego prawdziwe imię to był Braig. Xaldin, jego prawdziwe imię to Dilan. Vexen... Vexen swoim prawdziwym... Jego prawdziwe imię to... Even. Albo Even, Even. Jakkolwiek, no. Prawdziwe imię Lexeusa to... Aeleus? Aeleus? Jakoś tak, no. Zaxion, no jego prawdziwym imieniem jest Jenzo albo Lenzo, ale nie, chyba Jenzo. Jeśli chodzi o Sykesa, to jego prawdziwym imieniem jest Isa. Prawdziwym imieniem Axela to, tak jak mówiłem, jest Lea. Tutaj jest bardzo dziwne to, co wam teraz powiem, ale Demix i Luxord nie mają jakiegoś konkretnego imienia. Czekajcie. Łomatko. Lux, właśnie tutaj, jeśli chodzi o Luxorda, Demixa i Larxin, to tutaj nie ma jakiegoś dokładnego imienia. Czekajcie, Xaldin, Dilan. Tak, Demix i Luxord, tutaj jest brak dostępnych informacji na temat ich prawdziwych imion. No i wobec Larxin podobnie. Jeśli chodzi o Marluxię, to jeszcze jego prawdziwym imieniem jest Laurian. Też bardzo dziwne imiona, to są tak totalnie od czapy, ale czasami jak się właśnie poprzestawia te literki i doda się X-a po prostu, bo tak jak widzicie, no w każdym tym imieniu jest litera X i ona jest dodawana tak przez Xemnasa. No zresztą widzieliśmy to podczas napisów, jak przedstawiali członków organizacji. Później szedł sobie tak Roxas i naprzeciwko niego szedł Xemnas w kapturze. Nie widzieliśmy wtedy, że to Xemnas, ale teraz już można się tego, no już domyślać w 100%, że to był Xemnas i to on właśnie nadał Roxasowi imię z Sory na Roxasa właśnie. Na tym to polegało konkretnie. A jeśli chodzi o... samo to zakończenie w moim odczuciu... A, jeszcze wrócę do tego zakończenia, bo nie wiem, czy to dokładnie jakoś powiedziałem. Coś tam mówiłem, ale rozwinę to. Pod koniec filmu oczywiście Roxas konfrontuje się tutaj z Riku, czyli no z Ansemem. Ciężko stwierdzić, czy to jest Riku, czy Ansem, ale bardziej Riku, no. Tylko wersja żadna Riku. O, to też nazwałem, bo... w filmie było określone Sora's Nobody, czy jakoś tak. No i mówię sobie, kurde, jak to nazwać, bo jak nazwę to żaden Sory, no to jakbym komuś powiedział, że jakie to ma znaczenie? Żaden Sory. Sorry, mordo. Nie wiedziałem, pomyliłem się, czy coś w ten deseń, nie, brzmi bez sensu. No ale mniejsza. Jeśli chodzi o sam ten koniec, no to... bo się zgubiłem. No i właśnie podczas walki Riku jest zmuszony do poddania się ciemności, która w nim drzemała. I zmienia się w Ansema, który pokonuje właśnie Roxasa. Później właśnie na następny dzień Roxas zaczyna swój dzień tak, jakby już nic się nie stało.
Więc można powiedzieć, że po części go uratowali, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że wykorzystali jego wspomnienia. Wspomnienia Sory, które były w nim, żeby były z powrotem. Żeby z powrotem dostał Jesora. O to mi chodziło. No i oczywiście dążenie do opuszczenia organizacji 13 ostatecznie okazało się faktem, jak widzieliśmy właśnie na następny dzień. No i oczywiście daje to początek nowemu rozdziałowi, początek nowego wstępu do historii Roxasa. Tutaj mieliśmy bardziej okazję go poznać. Roxasa również poznamy właśnie w drugiej części bardzo. Tutaj mogę wam powiedzieć. Jeśli chodzi o samo zakończenie, no nie powiem. Ja jak czytałem tego lektora, to już mi się załamywał głos. Zwłaszcza jak Shion odchodziła w rękach z Roxasa, no to było akurat zbyt emocjonalne, naprawdę. Aż mi ciężko było to przetrawić momentami. No i później Shion właśnie zmieniła się w tego bossa, no ale była to iluzja. Oczywiście, jak się później okazało. No ale poprzednia iluzja, która była chyba w Halloween Town, że niby Roxas walczył z bezdusznym w Halloween Town, jednocześnie Shion walczyła niby z bezdusznym w Halloween Town. No ale ostatecznie Axel ich jakoś rozdzielił, no bo nie wiedzieli, że atakują samych siebie. Widzieli bezdusznych. No ale oczywiście Axel im pomógł i nie doprowadził do żadnej tragedii. No i oczywiście jeśli chodzi o moje odczucia co do tej fabuły, no nie powiem, jest ona właśnie pełna emocji, dramatu oraz głębokich relacji między postaciami. Jednak powiem wam szczerze, te dialogi, jak ja czytałem po polsku, to ja nie wiedziałem, czy ja czasami czytam jakieś dialogi z jakiejś niskobudżetówki dla dzieci, czy rzeczywiście jakąś poważniejszą produkcję, za którą uważa oczywiście, że jest... Boże. Jak wam to powiedzieć? Bo już się zgubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. Dobra, nie dojdę do tego. Ale mniejsza. No, jeśli chodzi właśnie o samą postać Roxasa, na samym początku można odebrać jego postać jako to, że jest on zaledwie pionkiem w grze tej całej formacji organizacji 13. No i staje się on w drugiej części Kingdom Hearts bohaterem, który szuka własnego przeznaczenia oraz tożsamości w świecie pełnym tajemnic oraz niebezpieczeństw, czyli prawdopodobnie chce się stać drugim Sorą. Tylko takim, jakim rzeczywiście by chciał być, a nie takim, jak mu tutaj organizacja to wszystko narzucała. No i w sumie to tyle. Tak bym podsumował. Matko, już pół godziny gadam. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem, totalnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tutaj te wstępy. To są tak naprawdę streszczenia tych dni wszystkich. Dlatego nie wiem też, czy jest sens wam to tłumaczyć. Nie powiem. Może fajnie by było. Tutaj ogólnie są jeszcze jakieś sekretne raporty. No i to już bardziej zwraca moją uwagę.
Tak, wydaje mi się, że to by dosyć dużo też wyjaśniało. Ale... Powiem wam, że to nie będzie moim priorytetem na najbliższe dni, zwłaszcza, że ja teraz wyjeżdżam, to prawdopodobnie jeśli chodzi o tłumaczenie pamiętnika Roxasa, to możliwe, że wam to zrobię. Przetłumaczę wam to również. Jednak nie w najbliższym czasie. Ja gry na razie nie będę usuwać, ja sobie będę to tłumaczyć na bieżąco, dokładnie tak, jak to powinno być, więc wydaje mi się, że tak bardziej przemyślanie i bardziej składniowo będzie to lepiej brzmieć. Mam nadzieję. Bynajmniej, chociaż no nie powiem, tych dzienników jest od cholery. Dzienników jest od cholery. I tych sekretnych, i Roxas Diary. Ja to podzielę wam na dwie części prawdopodobnie. No to właśnie Roxas Diary i Secret Reports. Bo te Secret Reports bardziej są ciekawsze. Zresztą, no, jak ktoś będzie łaskaw się odezwać w komentarzu, poza prawdopodobnie Damianem, no to oczywiście to rozważę. Ale na ten moment będziemy kończyć z tym podsumowaniem, bo już no, naprawdę dosyć długo. Ja też nie mam za bardzo co tutaj opowiadać, bo bardziej nas powinno ciekawić zakończenie tego filmu, niż w sumie cały przebieg. Znaczy, no w sumie cały przebieg, no to wam w sumie rozjaśniłem między innymi o co chodzi, no. Nie ma też co tego drążyć, bo to no tak naprawdę jest historia osoby, która już nie istnieje. Znaczy, która... historia osoby, która no... będzie miała większy sens i znaczenie w późniejszych grach. A tutaj jeśli chodzi o tą postać, która już nie istnieje, to miałem na myśli Shion właśnie. Ale... no... pomyliłem się. Troszeczkę się zagubiłem w tym, co mówię. Ale dobra, słuchajcie. Tak jak wam mówię, na te ekstrasy, czyli właśnie Roxas Diary i Secret Reports, tłumaczenie po polsku też dostaniecie, tylko nie w takim szybszym tempie, jak to było z filmem pełnometrażowym. Tak więc z tego podsumowania to było na tyle. Czekajcie na reporty oraz Roxas Diary. Charakter raczej nie będę wam ich objaśniać, bo tutaj jeśli chodzi o same postacie, to chociaż w sumie nie opisałem wam dokładnie, na czym polegał każdy, na czym polegała unikalność właśnie każdego członka organizacji. Ale czy to ważne? Przynajmniej wiecie, chodzi o Luxorda, o tego Sykesa, który był w sumie drugim wodzem organizacji, był prawą ręką Xemnasa i dalej jest, jakby nie patrzeć. Chociaż po tym, co się teraz odwaliło, że Shion się poświęciła, no to nie pokazali tak naprawdę, jak Xemnas i Sykes zareagowali na to, że ona się poświęciła ostatecznie. No ale dobra, słuchajcie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnych seriach oraz oczywiście nie tylko w samych seriach, ale i odcinkach oczywiście, które pojawią się niedługo. A ja na ten moment już kończę. Tak więc nie zdziwcie się. Przepraszam, po tej serii, znaczy Boże, po tym podsumowaniu zobaczycie jeszcze w tym tygodniu Kingdom Hearts Rechain of Memories. I to, jak zbieram wszystkie skrzynie skarbów oraz wszystkie karty, tak naprawdę. Więc no, będzie dużo do roboty. Nie powiem. I łącznie będą 3 odcinki z tego, ale wy zobaczycie na razie tylko jeden, a następne te 2 odcinki, w sumie ostatnie, bonusowe czy tam nie bonusowe, zobaczycie w następnym tygodniu. A w jeszcze następnym tygodniu, czyli za 2 tygodnie, zobaczycie już serię z Kontrola.
To też w ogóle jest ciekawe, bo to intro do Kontrola, które sobie zrobiłem 3 lata temu, YouTube już stwierdza, że nie, to ma prawa autorskie, nie, idź z tym. Jak to wrzucałem 2 razy na YouTube'a, ostatnio wrzucałem to chyba z 5 miesięcy temu, to wyskoczyło mi, że niby prawa autorskie, ale płatność zielona. To jestem bardziej skłonny, żeby coś takiego zrobić, a nie, że od razu oni mi zabierają wszystko, co jest w tym filmie dla siebie. To jest bez sensu, moim zdaniem. No ale dobra, już mniejsza o tego Kontrola. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film oraz to podsumowanie wam się spodobało. Możecie w sumie też napisać, co sądzicie o samym tym filmie i co sądzicie o moim podsumowaniu. Może też o czymś nie wspomniałem ważnym. Możecie mi napisać, o tym też oczywiście chętnie podyskutuję. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku The Kingdom Hearts 358/2 lub w następnych seriach na moim kanale. Na razie i cześć, do zobaczenia.